to dotarłem wczoraj do miejscowości Valles. Jest to w rejonie Luis Potosi. Dlaczego tu przyjechałem? Dlatego, że jest tu przepiękna natura, jest tu bardzo dużo turystów, właśnie dlatego, że jest bardzo dużo wodospadów wkoło. Ten wodospad nazywa się Salto. Jest naprawdę pięknie, ma 70 metrów i co jest najciekawsze tutaj, pokażę wam jak to wygląda. W tym miejscu, gdzie widzicie, jest sucho, normalnie płynie wodospad również, dlatego że około września zaczynają być bardzo duże opady i całe tutaj za mną wszystko jest otoczone po prostu wodospadem, więc wygląda to przepięknie. Ludzie się tu kąpią, tak jak widzicie. Jestem mega szczęśliwy, dlatego że moja hostka ma samochód, więc przyjechaliśmy tu praktycznie pod sam wodospad. Na razie zaczynamy tutaj, później przenosimy się do następnego wodospadu. Przepiękną rzeczką i... No i co? Będziemy dzisiaj sobie chillować nad wodą. Wczoraj byliśmy na imprezie, było bardzo fajnie. Ludzie się wszyscy bawili. Na początku może nie, ale później naprawdę wszyscy tańcowali i... No i było spoko. Taka powiedzmy wiejska potupaja, pomimo tego, że jest to duże miasto, ale... Ja się tutaj czuję, jakbym był na takiej małej wiosce. Dotarłem do niesamowitego miejsca, ponieważ wdrapaliśmy się na ten wodospad. Tutaj się zaczyna. Moi znajomi zostali tam, dlatego że no już nie chcieli tutaj iść. Ja dotarłem pod samo powiedzmy ujście wodospadu. Z tego co wiem, to są miesiące, w których w ogóle nie ma tego wodospadu, dlatego że firma, która jest niedaleko, pobiera bardzo dużą ilość wody i no i to właśnie psuje całą, powiedzmy, naturę. No ale no ja jestem sześciarzem i jest akurat wodospad, więc bardzo fajnie. No, to udało się wejść na wodospad. Tu jest drugie ujście. Tutaj się znajduje za mną, w tym miejscu. No i te piękne jeziorka, można powiedzieć. Może nawet i rzeczka. Bardzo fajnie się prezentuje z tej strony. Wygląda przepięknie po prostu. Nie ma tu w ogóle żadnych ludzi, ponieważ wydaje mi się, że ludzie po prostu nie znają tej drogi. Znajdują się za tymi krzakami, za tymi drzewami. Cała reszta, my tu przyszliśmy sami, ponieważ kolega nasz, który poszedł z nami, zna bardzo dobrze te rejony, no i nas zabrał. No to dalsza część z naszego wodowania. Jesteśmy nad taką rzeczką, z której wychodzi wodospad. No i wypożyczyliśmy sobie takiego rekina i będziemy nim płynąć do wodospadu. Tak wymyśliłem i się zgodzili na to, na szczęście, bo chcę wam nagrać trochę wodospadu, więc płyniemy i zobaczymy. Mam nadzieję, że mój telefon przeżyje to. Płyniemy na naszym rekinie. Tutaj są moi niewolnicy, którzy ciągają mnie po prostu do wodospadu. Cześć! Patrzcie, nasz rekin sam pływa. A my już jesteśmy prawie przy wodospadzie. Docieramy powoli. Zapłaciliśmy 100 pesos za jednego tego właśnie rekina. Normalna cena za taką łódkę, która jest tutaj za nogami. Kosztuje 100-150 pesos za osobę, żeby wejść tam. Więc zaoszczędziliśmy, zapłaciliśmy 30 pesos na osobę. No i jesteśmy pod całym wodospadem. Okay, now
No to dotarliśmy na naszą rekinie, udało się. Jesteśmy w całym wodospadzie, aczkolwiek próbowałem tam dopłynąć w pław po prostu, ale kompletnie nie wychodzi. Stąd też zostajemy tutaj. Jest taka skarpa, można sobie z niej skoczyć. A tutaj gabryśka. Dotarłem do Mantetsulel Caves, czyli do jaskiń, które są położone w tym regionie, ale jest po prostu jakiś żart meksykański, można powiedzieć. Dlatego, że jest tutaj kasa biletowa, wejście kosztuje 35 pesos, ale nie można wejść tam samemu. Jest to po prostu jakiś żart. Nie wiadomo dlaczego, wydaje mi się, że to po prostu jest korupcja. Za mną ci ludzie wszyscy, co stoją, to są przewodnicy, którzy mają was zabrać do jaskiń. I teraz tak, są tutaj trzy jaskinie i jeżeli chcecie pójść do wszystkich, musicie zapłacić 100 pesos za osobę. 100 pesos za każdą jaskinię, czyli to było 300 pesos plus 35 peso wejście. Jest to po prostu jakiś żart. Pytaliśmy się wielokrotnie, czy możemy pójść sami, ale zapłacimy po prostu te 100 pesos, tak jakby za jedną. No, się nie zgodzili, musimy podpisać jakieś dokumenty, więc no, witamy w Meksyku, nie spodziewaliśmy się tego w ogóle. No ale przynajmniej zobaczymy jedną, więc tyle dobrze, jak już tu przyjechaliśmy. Mam super hostkę, która ma samochód, więc zabrała nas właśnie i wczoraj do tych wodospadów i dzisiaj do tych jaskiń. Więc no cóż, dość słabo to wygląda, ale no co zrobisz. Dojazd jest tutaj bardzo ciężki, droga jest kompletnie rozwalona, są kamienie po prostu i no ciężko się tutaj jedzie, ale da się tutaj dojechać. Busem chyba nie i też nie ma tu za dużo turystów, my jesteśmy jedynymi dzisiaj. Dziwi mnie to, że tak na siłę to robią, dlatego że no, nie zależy im, nie wiem dlaczego. Ja na ich miejscu bym po prostu powiedział, dobra, no to dajcie jakiekolwiek pieniądze i wchodźcie, no ale cóż. No i co? I później jedziemy jeszcze do największego wodospadu tutaj w regionie. Na pewno wam go nagram, można tam pływać. Są dwie drogi, można dojść górą, czyli pieszo, albo druga opcja to jest łódka. Nie wiem ile kosztuje łódka, ale wiem, że idziemy pieszo, dlatego że jest ładniejszy widok i można dojść prawie pod sam wodospad, więc do zobaczenia. Zapomniałem dodać, że żaden tutaj z przewodników nie mówi po angielsku, więc tak naprawdę płacicie za nic. Nie wiem nawet po co on będzie szedł z nami, ale idzie z nami. Podpisaliśmy już dokumenty i on nie mówi ani jednego słowa po angielsku. Próbowaliśmy to przetłumaczyć tutaj panu w kasie, że to jest bez sensu, że płacimy za coś, za co... Jest bez sensu po prostu, bo co z tego, że on powie coś o jaskini, jeżeli nie będziemy mogli tego zrozumieć. Próbuję wam nagrać, co się dzieje, ale gość nie przestaje mówić w ogóle. Doszliśmy na samą górę, jak widzicie jestem cały mokry, ale to nie dlatego, że wchodziliśmy, tylko dlatego, że jest to po prostu jak w tropikach. Rosną tu cudowne rośliny i owoce. Widziałem nawet dragon fruit, czyli smoczy owoc po drodze, więc fajnie, naprawdę fajnie, mnóstwo bananów. Weszliśmy na wysokość 1000 metrów. Wchodzimy w tej chwili do jaskini. Tak się prezentuje okolica tutaj. Taka jest droga, dość ciężka do przejścia. No tu nasz właśnie tour guide, który się nie przestaje odzywać. Cały czas coś mówi. Tak jak wam mówiłem, no trzeba zapłacić za niego. Zapłaciliśmy tylko za jedną jaskinię. No i zaraz wchodzimy. Musieliśmy tutaj trochę odpocząć, bo jest nawet znak, żeby chwilę odpocząć, napić się troszeczkę i dopiero wejść, ponieważ jest duża zmiana temperatury. Nie wiem jak głęboka jest ta jaskinia, ale no chyba musi być kawałek, jeżeli jest taka różnica temperatur. Wczoraj zamoczyłem swoje buty i były całe mokre, więc dzisiaj wchodziłem w sandałach, masakra po prostu. Wszędzie po prostu leje się z nas, dlatego że jest mega gorąco, jest bardzo duża wilgotność tutaj, ale no dotarliśmy, nie było jakoś mega ciężko, 1000 metrów, około 25 minut się wchodzi tutaj, no droga najgorzej, no bo nie ma tutaj schodów, nie ma, no czasem są jakieś pojedyncze, czasem są też barierki, ale głównie no to wygląda to w ten sposób. Dobra, wchodzimy, zobaczymy jak to wygląda w środku. Jaskinia wygląda niesamowicie. Przypomina mi to Gruzję, jak byłem. No i co najlepsze, jesteśmy tylko my.
Nie ma tu żadnych zwiedzających, więc cała jaskinia jest dla nas. To w ogóle jest, pewnie widać to na kamerze, z jakiegoś powodu tutaj jest taka mgiełka. A, pewnie dlatego, że jest woda tam, ale ciekawie to wygląda na kamerze. To dalsza część. Tam jakaś dziura jest nawet. Tu mamy kładkę na szczęście, więc kawałek będzie łatwiej. I zbliżamy dalej. Specjalne banany z tego miejsca. Sprzedaję tutaj pani, po prostu na drodze stoi. Zapłaciłem za banana 3 pesos, czyli 10 pesos 2 złote. No nie wiem, jak jest 10-20 groszy za jednego banana. Próbowałem już, naprawdę spoko. Jeszcze troszeczkę powinny być dojrzalsze, ale fajnie spróbować czegoś, co jest typowo naturalnie zrobione tutaj w tym naszym lasku. Naprawdę fajna sprawa. No to mega mi się przyfarciło z pogodą. Jestem w miejscowości Tamul, przy wodospadzie Tamul. I teraz tak, co jest ciekawego? Nie ma ludzi praktycznie w tym miejscu, a myślałem, że będą, ponieważ pechowo wydarzyło się, powiedzmy, że cała rzeka, w której ludzie się normalnie kąpią, jest brudna. I to tragicznie po prostu. Ja wam pokażę, tylko mi tu ludzie łażą w koło. Tu mamy wodospad. Wygląda on tak. I nie wiem, czy widzicie rzekę tam w oddali. Ona jest cała brązowa, można powiedzieć. Staram się wejść trochę wyżej. Więc jakimś cudem jest po prostu brązowa woda, więc nie schodzimy na dół. Jest to wodospad o wysokości 105 metrów. Jest naprawdę potężny i nie wiadomo, dlaczego ta woda jest po prostu taka brudna. Ale nic, postanowiliśmy, że zostaniemy tutaj, w tym miejscu, gdzie nie ma ludzi. Bardzo się cieszę, szczerze mówiąc, z tego powodu. Tutaj góry w koło. To jest dzisiejszy dzień, taki trochę stracony dzień, dlatego że było nas, tak jak mówiłem wcześniej, dwóch. Ciężko jest pogodzić wszystkie powiedzmy destynacje. On już tutaj był, więc nie chciał tutaj jechać. Proste, oczywiście. Na szczęście pojechał już dzisiaj, więc nie będę narzekał. Aczkolwiek do godziny 2.30 dokładnie byliśmy w tych jaskiniach, które wam pokazywałem wcześniej. No i cały dzień tak naprawdę stracony, bo planowaliśmy tutaj być około, nie wiem, około 3 maksymalnie. Jest około 5, zaczyna padać powoli, no ale jest tak gorąco, że w sumie bez różnicy. I tak jesteśmy cali mokrzy, dlatego że no jest taka temperatura jest. A szczęściarzem jestem też dlatego że pogoda. Normalnie jest to około 40 stopni, a my mamy dzisiaj około 32-34 stopnie. Jest gorąco, ale jest bardzo wilgotno, dlatego koszulka jest po prostu mokra sama z siebie, dlatego że jest taki tutaj klimat. No i co? Piękny wodospad za mną. Można zejść na dół, no ale już wam pokazywałem. Pokazywałem wam już wodospad jeden, który jest no nieco mniejszy niż ten, ale uważam, że bez sensu, bo naprawdę kończy nam się czas. Nie zdążę wejść nawet do wody, więc na razie musicie się pocieszyć tym, co mam. Tutaj jeszcze kawałek tej rzeki. No i tak to, z Kostką mi się mega trafiło, naprawdę super dziewczyna. Starała się pogodzić dwóch innych podróżników tak naprawdę, bo chłopak niby też jeździł autostopem, ale no bardzo się różniliśmy. Przede wszystkim z tego, co on chciał zobaczyć i tak dalej, a co ja chciałem. No ale daliśmy radę, dzisiaj pojechał, więc ja jeszcze zostaję tutaj na poniedziałek, z poniedziałku na wtorek.
Zobaczymy, jak mi się spodoba bardziej, no to zostanę dłużej. Nie mam w sumie planów żadnych do piątku. Mam jechać do San Luis Potosi, ale to jest bez hosta, więc mogę sobie wynająć po prostu hostel albo hotel. No, na czasie po prostu mojej podróży, więc nie ma żadnego problemu, żebym został dłużej. W piątek muszę być już w Aguascalientes, dlatego że mam już tam hostkę. Mega mi się trafiło, dlatego że mieszka sama, a to jest naprawdę komfort, naprawdę. Jeżeli, no pewnie jak nie jeździliście, to zobaczycie sami, jak to jest mieszkać u kogoś u rodziny. No bo jednak jest ten dyskomfort trochę, że no, jesteście tą kolejną osobą. A jak ktoś mieszka sam, no to jest najwygodniej. Naprawdę fajna sprawa, fajna opcja, jeżeli ktoś mieszka sam. Mieszka z psem, dokładnie, ale fajnie i niedaleko centrum. Więc naprawdę mi się trafiło, cieszę się z tego powodu. No i o, tutaj brat Gabryśki. Bardzo fajni ludzie, naprawdę mi się trafiło, mega. No i co, kończymy powoli Vallès. Zostaję na poniedziałek, ale muszę wam zmontować te filmy, one same się nie montują. Stąd też zostaję o jeden dzień dłużej. Jutro zaczynam ostre montowanie. No i muszę je ugotować, placki po węgiersku. Mam nadzieję, że wyjdą dobre. Już raz je robiłem w Meksyku. Więc życzcie mi powodzenia, żeby im smakowało. Co jest ciekawego jeszcze? Czasem się nacinam na to. Tutaj w ogóle przyjechałem dlatego, że to była jedyna hostka, która akceptowała requesty. Reszta osób była naprawdę gdzieś tam nie wiem, 2-3 miesiące temu na Couchsurfingu. My powoli kończymy Vallès. Przywitam was na pewno z wylotówki, bo już mówiłem z Kostką, że podwiezie mnie we wtorek na wylotówkę i pojadę dalej po prostu na San Luis Potosi. No i ciekawostka jeszcze, żebyście wiedzieli. W Meksyku również jest BlaBlaCar, więc jeżeli boicie się jeździć stopem, zawsze możecie sobie wziąć BlaBlaCar, który, no, nie wiem jak bezpieczny, na pewno ma jakieś opinie, ale co jest ciekawego w BlaBlaCarze, często możecie się spotkać z taką mafią przewozową. Oni się ogłaszają na BlaBlaCarze, ale to jest tak naprawdę bus, który jest o połowę tańszy. Naprawdę, tu ceny na północy, czyli tutaj San Luis Potosi, czyli region San Luis Potosi, region Tampico, są naprawdę, naprawdę drogie. Za autobus, już wam mówię, za autobus z tą do San Luis Potosi, czyli to jest około 250 km, kosztuje 500 chyba 50 peso. To jest naprawdę masakra, to jest ponad $20, więc dobrze jest szukać sobie alternatyw. Ja jeszcze nie korzystałem BlaBlaCara, widzieliście, jeździłem stopem, więc nie miałem za bardzo jak, albo nie miałem powiedzmy ochoty jechać BlaBlaCarem. No ale grubo się zastanawiam nad tym, czy by nie spróbować, jak będę jechał do mojej hostki, ponieważ już mi powiedziała, żebym był przed piątą. Stąd też może wezmę BlaBlaCar albo wezmę z połowy drogi i zobaczymy, jak to działa. Myślę, że będzie w porządku. Zobaczę na pewno opinię. Jeżeli to będzie ta firma przewozowa, to naprawdę będzie w porządku. Dobra, widzimy się w San Luis Potosi.